Będąc na konferencji w Lublinie, miałem możliwość dotknięcia, zobaczenia na żywo urządzenia Waxo. Waxo to urządzenie, które bada, czy wosk jest czysty, a czy może jest zanieczyszczony. I w odróżnieniu od badania laboratoryjnego, to nie jest analiza chemiczna, tylko fizyczna. Działa w ten sposób, że nóż wbija się w próbkę wosku. Ten wosk to jest taki krążek. Trzeba go oczywiście wcześniej przygotować, czyli wlać ten wosk do formy, ale nie sądzę, żeby to było kłopotliwe. I wbija się. I w zależności od tego, jaki jest nacisk, to daje informację, czy wosk jest w porządku, czy nie. No i jest to urządzenie idiotoodporne, można by powiedzieć, ponieważ daje informację, wosk jest OK, wosk nie jest OK. Więc jeśli ktoś potrzebuje wiedzieć więcej informacji, na przykład Dlaczego ten wosk nie jest OK? To można wysłać go do analizy laboratoryjnej. Natomiast uważam, że to świetne rozwiązanie do tego, żebyśmy sprawdzali, czy węza, którą kupiliśmy, jest w porządku, czy nie. No i to urządzenie jest wymyślone przez polskich naukowców i rok temu w Lublinie zostało przedstawione, pokazane został. Prototyp, doktor mówił o tym, jak zrobili prototyp za 150 zł, no i że oddają to urządzenie do komercjalizacji. No i teraz pytanie, ile w tej po tej komercjalizacji kosztuje to urządzenie? Więc to urządzenie, które tutaj widać, które działa w ten sposób, że nóż wbija się i wyświetla się informacja, kosztuje 20 tysięcy. I z jednej strony, no trochę. Dużo, nie? Z drugiej strony, jest na to dofinansowanie. No i może właśnie dlatego kosztuje tyle. Natomiast nie chcę wnikać w jakby światopogląd dofinansowań. Zmierzam do tego, że dla prywatnej osoby to jest no, zupełnie niepotrzebny wydatek. Natomiast być może dla jakiegoś koła stowarzyszenia to jest akceptowalny wydatek. Ja tak myślę, że może w klubie gentlemana fajnie by było mieć takie urządzenie, które. Daje informację, czy węza kupiona z danego regionu z, albo z danej firmy jest w porządku, i wtedy można kupić 10 opakowań węzy z 10 różnych, od 10 różnych producentów i w takim swoim wewnętrznym trybie dać sobie informację, co jest w porządku, co nie. Oczywiście, ja zachęcam do obrotu własnym woskiem. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy na początku ma możliwość obrotu własnym woskiem, po prostu ma go za mało, więc wtedy no, jest poniekąd zmuszony do kupna węzy. Wówczas warto wiedzieć, od kogo ta węza jest w porządku, od kogo tę węzę warto kupić. Będę dalej obserwował losy Waxo, być może cena ulegnie obniżeniu. Jest opatentowane, więc trudno, żeby to robił ktoś inny jako taką tańszą wersję. Czas pokaże. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia. Hej!